W zeszłym roku pierwszy raz zrobiliśmy wystawę motocykli i zbieraliśmy również na cel charytatywny. W tym roku również zbieramy na rzecz 5-letniej Patrycji z porażeniem mózgowym. Przy okazji ludzie mogą sobie zobaczyć tego, co oni widzą na co dzień, czyli motocykle nasze. Wszystkie motocykle pochodzą z... większość pochodzi z naszego klubu Oldtimers, reszta jest od znajomych. W tle widzimy nasze zabytki, rodzynki, sokoły. Są od naszego kolegi Tomasza. Przy okazji zrobiliśmy akcję charytatywną dla Patrycji. W tamtym roku impreza dopisała, także w tym roku znowu spróbowaliśmy, w tym roku dopisała nam również pogoda, bo w tamtym roku padał deszcz, zimno. Tak, mamy nadzieję, że wyjdzie na przyszły rok. Również na plus. Także myślę, że nasze media lokalne będą nam przychylne i będzie dalej tak dobrze. Także dziękujemy również za współpracę naszemu wolontariatowi Krotoszyńskiemu, bo dzięki on jako jedyny może zbierać pieniądze na ten cel. Jak zawsze przyłączamy się do takich rzeczy, a w sierpniu robimy zlot 17-19 sierpnia, 25 jubileuszowy. Także na targowisku podejrzewam będzie parada tak dla publiczności z miasta. Także zapraszamy serdecznie. Współczesnych motocykli, a za mało jest tych właśnie weteranów, bo to powinno być iść z duchem historii, a nie tylko, że ten, kto ma gruby portfel, ten może wystawiać jakieś tam ścigacze czy coś. Ścigaczy mamy dosyć na co dzień, także tu wydaje mi się powinniśmy pójść w nasz dawniejszy przemysł motocyklowy. To jest bardzo ciekawa, dobra impreza, tym bardziej, że coraz więcej młodych ludzi znajduje upust swojej fantazji na motocyklach, oby rozsądnie oczywiście. I pokazanie motocykli współczesnych i tych dawniejszych jest bardzo fajne. No.